Witajcie, kochani, w nowym roku. Czy wiecie, że na początku roku, a dokładnie 5 stycznia, obchodziliśmy Dzień Bitej Śmietany? Zdradzę wam ciekawostkę. Wynalezienie bitej śmietany przypisuje się włoskiemu kompozytorowi, panu Rossiniemu. Dlatego pomyślałam, że nasze dzisiejsze spotkanie rozpoczniemy od ubijania śmietany przy utworze tego kompozytora. Przygotujcie miskę, trzepaczkę i śmietanę, 30 albo 36. Tu wasi rodzice wiedzą, o czym mówię. Ale jeśli nie macie tej trzepaczki i śmietany, to zupełnie się nie przejmujcie, ponieważ do dobrej zabawy w zupełności wystarczy wam miska i niezastąpiona wyobraźnia. Usiądźcie wygodnie, weźcie miskę i powtórzcie ze mną kilka czynności. Mieszamy, koło ręką zataczamy. Mieszamy, koło ręką zataczamy i rytmicznie ubijamy. W ten sposób. Doskonale. Zapraszam was do wspólnej zabawy. Do włoskiej kuchni ci zapraszamy. Tu Rossiniego kucharza poznamy. Do włoskiej kuchni ci zapraszamy, tu Rossiniego kucharza poznamy. Operze twórca ten, tak dobrze znany, to wynalazca bitej śmietany. Chwilę mieszamy, a teraz sprytnie tę śmietanę ubijamy. Chwilę mieszamy, a teraz sprytnie tę śmietanę ubijamy. Ubijasz ty, ubijam ja, muzyka gra. A teraz w rytmie tę śmietanę ubijamy. Chwilę mieszamy, a teraz w rytmie tę śmietanę ubijamy. Ubijasz ty, ubijam ja, muzyka gra. Mieszamy, mieszamy, koło ręką zataczamy. Mieszamy, mieszamy, koło ręką zataczamy. Teraz mocno ubijamy, wraz z muzyką przyspieszamy. Teraz mocno ubijamy, wraz z muzyką przyspieszamy. Brawo, kochani. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście. Wiecie, myślę, że i pan Rossini dobrze by się z nami bawił, ponieważ słynął z ogromnego poczucia humoru i wielkiej miłości zarówno do muzyki, jak i kuchni. Podobno powiedział kiedyś: dajcie mi listę zakupów, a bez problemu oprawię ją muzycznie. Rossini, jak to sam mówił, urodził się w dniu, którego praktycznie nie ma, czyli 29 lutego. Oznacza to, że swoje urodziny świętował zaledwie raz na 4 lata. Chętnie opowiedziałabym wam jeszcze więcej ciekawostek o tym wybitnym włoskim kompozytorze, ale wiem, że czeka już na nas Alina. Czy wiecie, że Włochy, kraj leżący na południe Europy, otoczony jest 3 morzami? Jońskim, Adriatyckim i Tyreńskim, że kraj ten ma kształt buta,
a przynależy do niego wiele wysp. Największe z nich to Sardynia i Sycylia. Kształt kraju, w którym ludzie kochają muzykę, sztukę, dobre jedzenie i piłkę nożną, posłuży nam do dzisiejszej zabawy. Z pomocą rodzica wyklejcie taśmą malarską duży kształt włoskiego półwyspu. Przygotujcie dwa podłużne balony oraz zwykłe w kolorach zielonym, białym i czerwonym. Chwytajcie podłużnymi balonami te w kolorach włoskiej flagi i poruszajcie się, idąc po taśmie, stopa za stopą. Przechodząc po kształcie buta, układajcie balonową flagę Włoch. Kochani, skoro dzisiejszy odcinek poświęcony jest włoskiej muzyce i kuchni, to co powiecie na pomysł wykonania makaronowych grzechotek? Bo nikt, tak jak Włosi, nie kocha makaronu. Wystarczy, że do plastikowej butelki wsypiecie makaron i gotowe. W wolnej chwili możecie dodatkowo pomalować go farbami, najlepiej kolorem zielonym, białym i czerwonym, ponieważ są to barwy włoskiej flagi. Do tej zabawy zaproście wszystkich domowników. Niech każdy z was chwyci butelkę i powtarza razem ze mną. Chwyć i podaj, chwyć i podaj, chwyć, na chwilę zatrzymaj ją. Chwyć i podaj, chwyć i podaj, chwyć, a teraz uderz w dłoń. Rytmicznie uderzamy dwa razy o podłogę, dwa razy o dłoń. Grzechotamy. Powtarzamy. Podłoga, dłoń, grzechotamy. I ponownie podajemy sobie butelkę. Chwyć i podaj, chwyć i podaj, chwyć i podaj. Doskonale. Zapraszam was do wspólnej zabawy. Chwyć i podaj, chwyć i podaj, chwyć. Na chwilę zatrzymaj ją. Chwyć i podaj, chwyć i podaj, chwyć, a teraz uderz w dłoń. Chwyć i podaj, chwyć i podaj, chwyć, na chwilę zatrzymaj ją. Chwyć i podaj, chwyć i podaj, chwyć, a teraz uderz w dłoń. Podłoga, dłoń, grzechotamy. Podłoga, dłoń, grzechotamy. Butelkę chwyć i podaj, chwyć i podaj. Butelkę chwyć i podaj. Zatrzymaj ją, chwyć i podaj, chwyć i podaj, chwyć na chwilę. Zatrzymaj ją, chwyć i podaj, chwyć i podaj, chwyć, a teraz uderz w dłoń. Chwyć i podaj, chwyć i podaj, chwyć na chwilę. Zatrzymaj ją, chwyć i podaj, chwyć i podaj, chwyć, a teraz uderz w dłoń.
Brawo, moi wspaniali kucharze! Na zakończenie dzisiejszego spotkania kwintet smyczkowy wykona dla was raz jeszcze uwerturę do najsłynniejszej opery pana Rossiniego. Zanim to jednak nastąpi, sensorka Alina wyjaśni nam, co to właściwie jest uwertura i opera. Opera to wielkie dzieło wokalno-instrumentalne, w którym połączone są muzyka, słowo, ruch, plastyka i gra aktorska. Wyobraźcie sobie, że w XVII czy XVIII wieku, kiedy królowała opera, nie było telewizji czy radia, a widzowie, słuchacze z wypiekami na twarzy oczekiwali kolejnych muzycznych wystąpień. Śpiewacy operowi byli prawdziwymi idolami tamtych czasów. Zapamiętajcie, że operę rozpoczyna utwór instrumentalny, czyli uwertura, w której zawarte są charakterystyczne motywy przewijające się przez całą operę. Kochani, jak myślicie, co potrzebne jest, by zostać instrumentalistą, tancerzem czy śpiewakiem? Podpowiem wam, że oprócz specyficznych zdolności potrzebne są bardzo duża kontrola własnego ciała, duża wytrwałość i wytrzymałość, uwaga i pamięć słuchowa, a także dobra pamięć i koncentracja. Dużo tego, ale zwróćcie uwagę, że nad wszystkimi tymi elementami pracujemy podczas naszych muzyczno-sensorycznych warsztatów. Jestem bardzo ciekawa, kim wy chcielibyście zostać w przyszłości. Kochani, dziękujemy wam za dzisiejszą aktywność. Oglądajcie nas na YouTubie. Na naszym kanale Edufilharmonia. Do zobaczenia. Pa!